Zaraz tu szybko określimy, który jesteś rocznik. Czarodziejki z Księżyca. Mówi ci to coś? WTF! Siemano, klockowe świry! Witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dziś spotykamy się, raz na jakiś czas spotykamy się zresztą, czy to z Shopee, czy to z AliExpress. Chociaż ja, biorąc pod uwagę aktualną sytuację na świecie, coraz bardziej się waham, czy faktycznie te Chińczyki dalej kupować. No ale wiecie, poniekąd po to powstał ten kanał. No ale zobaczymy jednakże, moi drodzy, te figurki często się przewijają i bardzo często słyszycie z moich ust, że... To dobre jest. No kurde, dobre są tak naprawdę, jeżeli chodzi o te Chińczyki. Oczywiście, nie mówimy tu o ich ruchach, nie mówimy tu o ich ruchliwości, mówimy tu przede wszystkim o nadrukach. I zazwyczaj mówimy tu o tym w ten sposób, że wiecie, postawić na półce robi show, robi wow, robi w ogóle wrażenie na kimś, kto do was przyjdzie i ten ktoś mówi: wow, to ja nawet nie wiedziałem, że są czarodziejki Księżyca z Lego, a ty mówisz: nie wiedziałeś? No i widzisz, ile się u mnie dowiedziałeś? No ale jeżeli ten ktoś chciałby to w ręce, to od razu by się kapnął, że to nie jest Lego, by stwierdził jakieś mega rozruszane to Lego. No i tutaj chyba będzie podobnie, bo już widzę, że te nogi nie chodzą najgorzej, nic tutaj luźno nie lata, ale też nie chodzą najlepiej. Natomiast jeżeli przyglądam się teraz powoli nadrukom, to tutaj, kurczę, wstępnie wygląda, że naprawdę jest wszystko ok. Jest na swoim miejscu, wygląda to naprawdę porządnie. O tym, że mamy tutaj nadruki po bokach i to nie tylko na rączkach, ale i na nóżkach, to już nawet nie wspominam, no ale w sumie wspomniałem. Mamy również te nadruki na tyle i tu spójrzcie, to nie jest po prostu maźnięte tutaj jakąś farbą czy coś, tylko tu jest normalnie nadruk tej spódniczki, tych tutaj, wiecie, frędzli, chociaż chyba to nie są frędzle, falbany, nie, to też nie są falbany, o Jezu, nie znam się na spódniczkach, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo mam znać się na klockach, a nie na spódniczkach. Powiem wam szczerze, że tak szczegółowego nadruku z tyłu to ja jeszcze nie widziałem. Aż z ciekawości zajrzałem, czy tutaj na nóżkach nie ma w środku nadruku, bo to już bym w ogóle spadł z mojego obortowego krzesła, na którym tu siedzę. Nie ma. Natomiast wyszło, że ta czarodziejka Sailor Moon dość mocno się tutaj, dość długo bardziej się nie myła, bo tam ta nóżka trochę jest brzydka. Cóż, ta farba się trochę rozlała. Nie mamy natomiast tutaj nadruczków, ale już chyba oczekuję zbyt wiele. Powiem wam szczerze, sami się przyjrzyjcie. Robi to mega wrażenie, prawda? Mamy i główkę. Na całe szczęście jest jedna. Na całe szczęście, bo jak wiecie, nie lubię dwóch główek, bo gdybym chciał sobie w moim scenariuszu zrobić, że Sailor jest łysa, no to druga minka by to psuła. Znaczy nie chcę, ale wiecie. Natomiast przyjrzyjmy się jeszcze główeczce. Wygląda tutaj również to całkiem dobrze. Nie wiem, czy ona taka biała powinna być, chyba nie do końca. Ale ta fryzurka również siedzi, chociaż siedzi chyba, właśnie miałem mówić, siedzi chyba za mocno, bo lekko musiałem użyć siły, żeby ją tu wsadzić i widzicie, wychodzi mi tułów, a nie schodzą włosy i tu już schodzi głowa. Głowy tej więc już nie ściągnę. W sensie powiem tak, to nie jest oryginalna głowa, bo oryginalna głowa Sailor Moon powinna być dokładnie taka, jak tutaj mamy ten nadruk, czyli po prostu kolor skóry, a nie biały. Natomiast te włoski, kurde, naprawdę spójrzcie na ich detalowość, robią mega wrażenie. Co tu dużo gadać, szkoda, że mi to nie zejdzie, bo naprawdę nawet może na jakieś Lego bym to wsadził, tą fryzurę. Chociaż powiem wam szczerze, że po pierwsze to nie musi być ta główna czarodziejka z Księżyca, nie? To może być jakaś inna czarodziejka z Księżyca, nie obczajałem tematu. Natomiast powiem wam szczerze, naprawdę te włosy, chociaż wyglądają tak jak latający potwór spaghetti, oczko i tutaj jakieś nóżki, że zawładnęła tą czarodziejką. Jeszcze raz, moi drodzy, potwierdzam to, co potwierdzam to od dłuższego czasu. Innymi słowy, czy to Shopee, czy to AliExpressony, jeżeli widzicie tego typu figurki, zazwyczaj się nie zawiedziecie na pewno, jeżeli chodzi o ich wygląd. Natomiast zawiedziecie, jeżeli chodzi o ich ruchliwość. Więc jeżeli chcecie się nią jakoś intensywniej, czy w ogóle bawić, tu was może to zawieść. Natomiast jeżeli chcecie ją sobie postawić na półkę, zrobić zdjęcie na Instagrama, czy coś w ten deseń, tutaj już powinno być naprawdę dobrze i nie powinniście się niczego obawiać, moi drodzy. I w takim wypadku wam jak najbardziej te figurki polecam. Cały czas dzisiaj Sailor Moon, którą się, tu coś wychodzi, którą chciałem, moi drodzy, mam i mnie nie zawiodła tak naprawdę. Także zobaczymy, jak to będzie z tymi Chińczykami, czy będę kupował dalej, czy nie. Tego wam dzisiaj nie powiem. Natomiast powiem wam, że zostawcie subskrypcję, bo jak zwykle uważam, że warto, tym bardziej, że pojawiają się cały czas ciekawe rzeczy, nie tylko wyglądowo, bo i przecież jakościowo. Dzięki, że byliście dzisiaj. Mam nadzieję, że wkrótce widzimy się oczywiście w kolejnych odcineczkach. Bye!